Dzisiaj 9 marca, czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu. Bóg, który miłuje niewinność, jest dawcą przebaczenia, tym, który oczyszcza swoją łaską. Ważna wskazówka na drodze wielkopostnego czasu nawrócenia. Nawrócenia, które często kojarzy się ze skupieniem na własnych siłach, możliwościach, szukaniu własnych sposobów na pokonanie takiej czy innej słabości, a w ostatecznym rozrachunku, co by było błędne, skupieniem na sobie. A przecież Wielki Post ma być czasem skupienia nie na sobie. Dlatego nie możemy zapominać, że nawrócenie to czas nie skupienia na sobie, nie szukania własnych sił, nie tylko własnej mobilizacji, ale zwrócenia ku temu, który jedynie może swoją łaską przez działanie Ducha Świętego naprawić, uzdrowić w nas to, co zniszczył grzech, odwracając nas od bycia darem z siebie, od miłości, od właściwej relacji z Bogiem, a przez to i z drugim człowiekiem, a skupiając na sobie, na swoich możliwościach. A tylko tam, gdzie działanie łaski, gdzie moc Ducha Świętego, możliwości tej wytrwałości w wierze, ale też i właściwym, wypływającym z wiary działaniu. Stąd nie możemy tylko koncentrować się na samych swoich wysiłkach, na tym, co ja mam zrobić, a przede wszystkim myśleć, co ma zrobić we mnie jak Pan Bóg, a co ja też mogę zrobić, by właśnie On mógł swoją łaską skutecznie i swobodnie we mnie działać. I to jest podstawowy sens i cel wszelkich praktyk, i tych cielesnych, zewnętrznych bardziej, i tych duchowych, uczynić tą przestrzeń do działania Bogu. Gdzie jak gdzie, ale tu na Jasnej Górze, patrząc na Maryję, tym bardziej się przekonujemy, że żadna łaska nie działa na siłę, ani automatycznie, ale jest owocem pokory, zawierzenia, otwartości człowieka, zgody człowieka na działanie Pana Boga, Jego z Nim współpracy. Stąd i potrzeba nam otwartych serc, dyspozycyjnych na działanie Ducha Świętego, bo On mógł czynić w nas wielkie rzeczy nawrócenia, przemiany, wzrostu w wierze, a przez to i w miłości Boga i człowieka.